Chciałem powiedzieć, że jest to bardzo szczególny dzień dla ruchu Pani Kota, ponieważ po raz drugi gościmy w Polsce pana Filipa Amber z Europejskiej Partii Zielonych. O tym, dlaczego jest w Polsce i co się dzisiaj wydarzyło, opowie poseł Robert Biedroń. Proszę, oddaję głos. Dzień dobry, witam Państwa. Mamy dzisiaj bardzo ważnego gościa, który jest dla nas bardzo ważnym partnerem, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, pana Filipa Lamberta, który jest współrzecznikiem, rzecznikiem Partii Zielonych, Europejskiej Partii Zielonych, ale mamy także naszych przyjaciół z Polskich Zielonych 2004, pani Agnieszka Grzybek i Radosław Dawlik, są z nami, współprzewodniczący Partii Zielonych 2004, serdecznie witam. Nasze dzisiejsze spotkania, wizyta pana Lamberta w Polsce dotyczy przede wszystkim współpracy międzynarodowej ruchu Pani Kota, dotyczy wymiany doświadczeń, dotyczy przede wszystkim dialogu, jaki nawiązujemy z rodzinami europejskich partii, w tym oczywiście jest to naturalna rzecz, także z zielonymi. Ruch Pani Kota, podobnie jak Europejscy Zieloni, opowiada się między innymi za zrównoważonym rozwojem, nie tylko w zakresie ekologii, ale także rozwojem społecznym. W każdej dziedzinie opowiadamy się za dialogiem społecznym, za przeciwdziałaniem ubóstwu, wykluczeniu społecznemu. Jak Państwo wiecie i znacie naszą działalność parlamentarną, wszystko wskazuje na to, że Partia Zielonych powinna być nam bardzo, bardzo bliska i muszę tutaj powiedzieć, że jest nam bardzo, bardzo bliska, dlatego też doceniamy bardzo wizytę pana Lamberta w Polsce. W ramach dzisiejszej wizyty odbyło się między innymi spotkanie z klubem poselskim ruchu Pani Kota. Pan Lambert przedstawiał nam swoją koncepcję nowego zielonego porządku. To koncepcja, o której pan rzecznik na pewno więcej opowie. Opowie także o innych kwestiach, które były poruszane podczas naszego spotkania. W ramach tej wizyty zaplanowana jest także cała seria debat, które jeszcze się odbędą, rozmowy z zielonymi, którzy działają w Polsce, więc ten dialog, który jest dla nas bardzo ważny, będzie nadal prowadzony. Dziękuję bardzo. Well, dziękuję, Robert. That's about the only word I know in Polish. I know that I have yet to learn. It's not my second time in Poland. It's the third time that we meet with Ruch Pani Kota, but we've been in Poland for much longer than that because we got a partner here. The Polish REIT, who have been active in a very challenging environment for years. Now, the good news is that, well, we believe that in this house, we at long last have now a party, a parliamentary group, with whom we have some shared values. And we have decided very early on, after the election last year, to engage into exploratory discussions to see whether or not we indeed have common values, that we have indeed the potential for a partnership moving forward. Pan Lamberts właśnie powiedział, że to jest już jego trzecie spotkanie z ruchem Pani Kota, że dlatego aranżowane są spotkania z ruchem Pani Kota, gdyż mamy bardzo wiele wspólnych wartości, ruch Pani Kota i Europejska Partia Zielonych. Również pan zaprezentował partnerów w postaci Partii Zieloni 2004, polskiego ekwiwalentu partii pana Lambertsa. Natomiast pan Lambert zapowiedział następujące i kolejne debaty z ruchem Pani Kota jako partią niezwykle bliską programowo. So it's not like we come here to say okay, goodbye to the Polish Greens and welcome to Ruch Pani Kota. On the contrary, what we believe is there's potential for partnership in two ways, two dimensions at least. One at European level, where we indeed see potential for a partnership with Ruch Pani Kota, but that could not go without a partnership here, in this country, in Poland, between the Polish Greens and Ruch Pani Kota. And I have been discussing since the beginning with our friends of the Polish Greens what potential for cooperation there is here in Poland, but they will of course talk about that themselves. But of course,
I see that really as a joint initiative that we have to explore. Because let me be frank, and I will continue after the translation. Pan Lamberts właśnie określił, że są dwie płaszczyzny współpracy główne. Jedną z nich jest współpraca na płaszczyźnie europejskiej w ramach struktur Unii Europejskiej oraz kolejną z płaszczyzn jest współpraca na niwie krajowej między polskimi zielonymi a ruchem Palikota. I pan Lamberts teraz przedstawi kolejne perspektywy tej współpracy i zagadnienia z nią związane. But indeed, time is of the essence. And that's where I am probably getting a bit impatient. When we look at the challenges that we have in Europe, we see economic crisis, the social crisis, the environmental challenges that we need to face. We believe as Greens that Europe can find its future by being the leader in devising the responses to these crises. But it's now. We do not have another 30 years to think about that. Now is the time for action and for success. And that's where Greens need really to make a quantum leap in credibility and in presence in the various parliaments at regional, national, European level. And this is where we need to speed up. Jako że czas to pieniądz, czas nam ucieka i jest niezwykle cenny na zmiany, których Europa powinna być liderem w obliczu rozmaitych kryzysów i trudności, z którymi jesteśmy obecnie konfrontowani, powinniśmy działać możliwie szybko na rzecz rozwiązania tych problemów i Europa powinna być motorem napędowym tychże zmian. Dlatego Zieloni powinni działać na wszelkich szczeblach, na których są obecni, od Europarlamentu po parlamenty krajowe i samorządy, żeby wspierać te zmiany, wdrażać je i przyspieszać. Because we are up against high odds, I would say that when I look at what happens at European level or in many countries, many people advocate solutions that say, okay, let's respond to the crisis by more inequality in society, by less environmental sustainability, basically by having Europe looking backwards instead of forward in this century. And this is really a battle. It's not a nice thing. It is either or. Either you enter this century with 21st century solutions, or you look backwards to the 19th or 20th century, and you will lose because the rest of the world is moving. China is moving, India is moving, Brazil is moving, and Europe is just looking at its navel. That's where we stand today. And this is where, again, I can tell you, I got some sense of urgency, and I'm not satisfied at the performance that we Greens have so far in Europe. I would like to see the Greens at 20 or 30% in Europe, and we are far from that, and that's where we need to get. Bardzo często jako odpowiedź na nękające nas kryzysy oraz problemy znajdujemy rozwiązania, które tak naprawdę są archaiczne i pogłębiają nasze nierówności społeczne i powinniśmy w obliczu tych kryzysów znajdować inne rozwiązania, bardziej adekwatne do sytuacji. Zdaniem pana Lambertsa potencjał Zielonych jest ogromny. Żeby efektywnie realizować ich program i pomysły, powinni mieć co najmniej 30% w perspektywie europejskiej. Jeszcze im trochę do tego brakuje, natomiast już niebawem zrealizują swoje plany. Jeszcze pan dodał, pan nie przetłumaczył, że trzeba patrzeć naprzód, w przyszłość, a nie do tyłu. To jest w kontekście tak, całej wypowiedzi, jeszcze... przepraszam bardzo, ja mówię to... Ale ja pytuję. Dobrze, nie, dziękuję. I żeby nie patrzeć na swój własny pępek, tylko bardzo patrzę szeroko i w przyszłość. A właśnie, to jest priorytetowe zagadnienie, przepraszam ja bardzo. Tak pan powiedział. Jak się cieszę, że pan w każdym razie właśnie tutaj mniej egocentryczne spojrzenie na świat. Powinniśmy wyjść poza własną europejską, ciasną perspektywę. Chiny się rozwijają, Brazylia się rozwija, Indie się rozwijają i powinniśmy patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość. Dziękuję. To wszystko, dziękuję bardzo. Czy Państwo z Zielonych, proszę coś? Tak. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji. Dziękuję bardzo Filipowi, że przyjął nasze wspólne zaproszenie i przyjechał dzisiaj do Polski, dlatego że dzisiaj rozmawiamy o Zielonym Nowym Ładzie. A dlaczego dzisiaj? Dlatego że dzisiaj premier Tusk w imieniu polskiego rządu podpisał Europejski Pakt Fiskalny, który zakłada jedyny ratunek dla wyjścia z kryzysu, z jakim w tej chwili zmaga się Europa, a mianowicie dyscyplinę budżetową i bardzo dużo oszczędności.
Jak wygląda realizacja tej polityki, możemy obserwować w Grecji, Hiszpanii i Portugalii, gdzie bardzo restrykcyjne oszczędności doprowadziły w tej chwili do pogłębiającej się recesji. Natomiast Zieloni mają swoją odpowiedź na europejski kryzys. To jest nowy Zielony Ład. Ja tutaj mam przed sobą publikację wydaną przez Zielony Instytut, która prezentuje w języku polskim założenia tej koncepcji. Ona się opiera na czterech głównych założeniach. Po pierwsze, należy dążyć w perspektywie długofalowej do zrównoważenia budżetu, ale nie może być tak, że budżet jest traktowany w sposób dogmatyczny. Po drugie, chodzi również o budowanie solidarności ekonomicznej między państwami w Unii Europejskiej, a także doprowadzenie do harmonizacji fiskalnej na poziomie państw Unii Europejskiej, żeby zapobiegać rankingowi socjalnemu. I wreszcie ostatni element to położenie nacisku na wzmocnienie procedur demokratycznych w Europie i próba przeciwdziałania deficytowi demokracji. Dlatego Zieloni popierają na przykład Europejską Inicjatywę Obywatelską, która jest dosyć nowym narzędziem, które wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia. Z kolei my jako Zieloni działający tutaj w Polsce od lat wierzymy, że możliwa jest zielona transformacja polskiej gospodarki, że możliwa jest realizacja założeń tego planu i dlatego szukamy partnerów na scenie politycznej, również wśród partii parlamentarnych. I stąd tutaj nasze spotkanie z ruchem Palikota, zresztą już kilkakrotnie wspólne akcje podejmowaliśmy. Mam nadzieję, że dzięki obecności ruchu Palikota uda nam się nagłośnić kilka spraw w Sejmie i też przekonać kolegów do tego, że warto łączyć bezpieczeństwo ekologiczne z bezpieczeństwem socjalnym, dlatego że sam wzrost PKB nie wystarczy. Dziękuję. No, chciałem podziękować bardzo za zaproszenie na konferencję. Właśnie to pierwsza moja, jako przewodniczącego Zielonych w tej roli, pierwsze takie spotkanie z ruchem Palikota i z przewodniczącym. No nie pierwsza w Sejmie. Chciałem powiedzieć tak, że jakby z dużą sympatią i uwagą patrzymy na zazielenianie się ruchu Palikota. To jest, no jest to dużą nadzieją dla nas partii pozaparlamentarnej, że być może rzeczywiście uda się jakoś wpłynąć mocniej na zmiany w polskiej polityce. A one są niezbędne między innymi w odniesieniu tutaj, odwołując się troszeczkę do Zielonego Ładu, który Agnieszka Grzybek Państwu pokazała, tam jest bardzo ważny pasus dotyczący energetyki. Energetyka, jak wiadomo, to jest jakby kręgosłup naszej cywilizacji, prawda? Całej cywilizacji, bez jej rozwoju ta cywilizacja musi się przekształcić. Zieloni 2004 z pewnym zdumieniem patrzą na to, jak Polska właściwie prowadzi politykę pępka, prawda? W kwestiach energetycznych, na przykład wetując politykę europejską, politykę energetyczno-klimatyczną. Polska jako jedyna, prawda, minister Kraszewski w ubiegłym roku zgłosił weto wobec podwyższenia celu klimatycznego, co się łączy oczywiście z koniecznością jakby zmian energetycznych. My mamy świadomość tego, że jesteśmy monokulturą węglową, znamy te wszystkie liczby, ale to jest tym bardziej wyzwanie dla Polski, żeby próbować wyjść z tej monokultury. W innych momentach krytykujemy naszą monokulturę, a tutaj jakoś dziwnie jakby chcemy się usztywnić. No, tym bardziej polityka Polska powinna być tutaj liderem pewnych przemian, bo tak dalej się nie uda, prawda? 94% energii było produkowane jakby z węgla, energii elektrycznej produkowane z węgla. W interesie strategicznym Polski jest poszukiwanie innych źródeł, innych nośników, rozwój odnawialnych źródeł energii. Tu jakby odwołam się też do wcześniejszej konferencji ruchu z Zielonymi i mowy o ustawie o odnawialnych źródłach energii. To jest szalenie ważny dokument, który no, musi stanowić pewien przełom w ogóle w myśleniu o przyszłej polityce energetycznej. Niezbędnej dla naszego kraju, niezbędnej dla przyszłych pokoleń i wpisującej nas w to, co się dzieje w Niemczech, co się dzieje w Danii, prawda, w Szwecji czy w Wielkiej Brytanii nawet bardzo, prawda, liberalnej, a nie w to, co w jakimś zakonserwowaniu się na poziomie Ukrainy czy Białorusi właściwie, jeśli chodzi o korzystanie z węgla. No tyle jak w skrócie oczywiście jeszcze. To tytułem uzupełnienia. Dziękuję bardzo za ten głos. Proszę Państwa, Niemcy nie zwariowali. Oni wyłączają elektrownie atomowe nie dlatego, że coś im się zepsuło w ich głowach, tylko dlatego, że policzyli, że 25% niemieckiego przemysłu w tej chwili pracuje na rzecz odnawialnych źródeł energii. To jest przełom. To znaczy, że Niemcy w tej chwili są liderem, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. To są miejsca pracy. To są inwestycje, to są nowoczesne technologie. Tego żadna elektrownia atomowa nikomu nie da, ponieważ w elektrowni atomowej będzie pracowała kilka
naście, może kilkadziesiąt osób, a technologię kupimy z zagranicy. Dlatego odnawialne źródła energii są ogromną szansą dla Polski. Oczywiście musimy pozostawić część energetyki węglowej, niskoemisyjnej energetyki węglowej, ale musimy przede wszystkim postawić na odnawialne źródła energii. To jest w tej chwili plan na najbliższe kilka lat dla Polski. Nie elektrownia atomowa, tylko odnawialne źródła energii. Jeszcze raz Robert Wiedroń na zakończenie. Pani przewodnicząca ma ogłoszenie, a ja nie wiem, czy Państwo wiecie, co jest symbolem zielonych. O, jest niestety odpowiedź. To słonecznik między innymi i ja tak marzę, żeby kiedyś taki słonecznik też nas połączył. Dzisiaj mam znaczek zielony i nasz znaczek. Jak te dwa znaczki połączymy, to wyjdzie słonecznik. Dlatego chciałem panu Filipowi, mojemu przyjacielowi z Brukseli wręczyć nasz listek pomarańczowy marihuany, żeby ten słonecznik także trafił na jego Dziękuję. Tak, ja na koniec chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić na debatę Zielony Nowy Ład Polska 2030, czy nam po drodze, którą organizujemy dzisiaj w Krytyce Politycznej o 15.30 z udziałem pana Filipa Lemberca. To jest debata organizowana przez Zielonych i zapraszamy na nią również wszystkie posłanki i posłów Ruchu Pani Kota. Mamy nadzieję, że przybędą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Andrzej Budzyk, Media Elektroniczne. Ja mam pytanie dotyczące dwóch wizyt, bo to jest druga wizyta i tempo zmian tutaj jest szybkie. To prosiłbym o krótkie porównanie pierwszej i drugiej wizyty. Jak gość widział to za pierwszym razem, jak widzi dzisiaj? To jest pierwsza. Nie, druga. Musisz przetłumaczyć pytanie. Mr. Here would like you to compare your two visits in Poland, the previous one and the one right now. How you have been? Well, actually, the better comparison is between the first visits that we made about a year ago, Edouard Godot from the Green Group in the Parliament and myself. It was before the election. And we sensed at that time that something was changing in Poland. That basically the generation that was born in 1989, so after the fall of the communist regime, was coming of age. And that was really something moving. But it was a gut feeling. And then the elections came, and indeed I would have liked that the Greens would have been the ones making that change visible. It was Ruch Pani Kota. So I would say now we have to get our act together. But the point is that the election of last year in Poland showed to all other Europeans that Poland is really changing. That now a new generation in Poland is looking forward and not backward. And the references of those people are not those of the 20th century or the second part of the 20th century, but those of the 21st. We are building something here. And this is an opportunity that we Greens don't want to miss. And that's really the evolution that I felt. So from something I sensed to something I can measure. And well, hopefully this will get bigger. Ja niestety jestem zmuszony, drodzy Państwo, zastosować telegraficzny skrót, ale lepszą perspektywę do porównania dla pana Lambertsa stworzyła wizyta, którą odbył przed ponad rokiem z panem Gaudo, jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. Zauważył, że to pokolenie urodzone po 89 roku nabiera potencjału, że ta zmiana w Polsce następuje. Zauważył ogromne zmiany następujące w polskim społeczeństwie i uosobieniem tych zmian było między innymi wejście Ruchu Pani Kota do Sejmu. Pan Lamberts widzi również wielki potencjał w Polsce, w jej zmianach i widzi, że naprawdę patrzymy w przyszłość, a nie w przeszłość. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze? Jeżeli nie ma, to dziękuję Państwu. Na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o Ruch Pani Kota. Zapraszamy w przyszłym tygodniu.